Cześć, tu Ania z portalu kochamzabawki.pl. W tym filmie zobaczycie Draculore z nowej kolekcji Monster High z linii Czarny Dywan. Lalka została wydana w listopadzie tego roku. W tym wydaniu jej włosy są związane w kitkę na bok. Końcówki włosów są pokręcone. Jej grzywka jest spięta na bok z różowymi pasemkami. Jej oczy pomalowane są szarym cieniem z różową kreską, a usta czerwoną pomadką. Na policzku ma namalowane różowe serduszko. Ubrana jest w czarną sukienkę z różowymi elementami. Ramionczka są różowe, zawiązywane. Sukienka ozdobiona jest srebrno-różowym wzorem, jakim jest nietoperz. Spod sukienki wystaje różowa, połyskująca warstwa. Do tego nosi różowe buty na obcasie, ozdobione skrzydełkami nietoperza oraz czarnymi serduszkami. Ma również piękny różowy pasek ozdobiony czaszką oraz nietoperzami, a także czarnym serduszkiem. Ze sobą nosi również różową torebkę w kształcie ust oraz z kokardką. Lalka może poruszać wszystkimi stawami, głową, rękoma oraz nogami. Stojak, na którym stoi lalka, nie jest dołączony do zestawu. Draculore ma świetną fryzurę i bardzo ładną sukienkę oraz torebkę. Niestety za brak stojaka otrzymuje 4 gwiazdki. Zapraszam do obejrzenia pozostałych recenzji na portalu kochamzabawki.pl.